Witamy serdecznie po przerwie świątecznej. Wracamy do Was z najnowszymi informacjami ze świata Brave Frontier. Co się stało w święta? No cóż, no tutaj może nie komentowaliśmy tego na czasie, bo był taki okres, w którym nie bardzo mogliśmy nagrywać. Natomiast no ostatnio nasz ostatni komentarz dotyczący update'u był bardzo pozytywny i napawający optymizmem. No i niestety zapeszyliśmy. Wszystko poszło do diabła. Gumi dało ciała i to ostro. Mieliśmy dwudniowy maintenance przy próbie wprowadzenia patcha, który ostatecznie skończył się tym, że tego patcha i tak nie udało się wprowadzić. A to są amatorzy czasem. Znaczy, naprawdę, no to już no, troszeczkę zaczyna wyglądać, jakby ci ludzie nie do końca wiedzieli, co oni robią, bo potem też przy wprowadzaniu nowych dungeonów też były bugi i potem wprowadzili jeden zbugowany, wprowadzili drugi, był taki sam bug w nim znowu. Nie wiem, czy ci ludzie tam coś ćpają i nie wiem, robią jakieś literówki w kodzie, czy nie wiem, do czego to się sprowadza, bo w różnych, na przykład jeden dungeon się wykrzaczał tylko w wersji angielskiej językowej. Więc nie jestem programistą, co prawda, nie znam się na tym, ale no... No żal to nawet jest komentować. No jest to słabe, A słuchajcie. Obiecali jakoś coś w zamian? Mieliśmy dostać sześciogwiazdkowe ewolucje już pod koniec grudnia. Oczywiście ich nie ma dalej, nie ma żadnych informacji. Ten community manager już teraz ma wytyczne, żeby nie podawać absolutnie żadnych informacji, dzięki czemu nikt nie będzie czuł się zawiedziony, jeżeli te obietnice nie zostaną spełnione. Niestety się nie wystrzegł tak nawet ogólnych informacji, jak za kilka tygodni, czy pod koniec miesiąca, i tak niestety te terminy nie zostały dotrzymane. Także dalej, bardzo smutne jest ogólnie. Dalej w zasadzie mamy to, co mieliśmy. Znaczy dobra, oddajmy jedno. Event świąteczny udało się w końcu wprowadzić i był on bardzo fajny. Tak samo Winter Extravaganza, czyli ten przez grudzień i początek stycznia prezenty codziennie różne, udało się w miarę wprowadzić, chociaż też są z tym problemy i czasem się zdarza, że jakiegoś prezentu ktoś nie może odebrać. No ale to załóżmy są jakieś drobniejsza czkawka. Z drugiej strony, jeżeli przy takich rzeczach się zdarzają błędy, no to no co się dziwić, że przy większych się zdarzają. No... Zostały odpalone nowe dwa dungeony z postaciami z tej serii Maidens. Właśnie wczoraj został odpalony dungeon, na który wszyscy gracze, którzy troszeczkę wiedzą, o co w tej grze chodzi i wiedzą, jak wygląda gra na już bardziej zaawansowanych serwerach, najbardziej czekali na ten dungeon, czyli dungeon Serin. Będziemy dziś o nim mówić, pokażemy, jak go przejść, troszeczkę go omówimy. Ale też w okresie świątecznym był do dyspozycji dungeon z Cayenne. To jest druga bardzo dobra postać z serii Maidens. Troszeczkę, znaczy ma ogólnie trochę lepsze staty od Serin, natomiast jej przydatność ogólna taka jest mniejsza. Był to stosunkowo trudny event, boss końcowy miał bardzo mocny atak AOE. Wiem, że sporo ludzi miało z nim problem. Ja go załatwiałem moim critical teamem, więc najczęściej nawet nie zdążyła strzelić, więc nie miałem specjalnie tego problemu, no ale... Nie każdy ma zebrę. Ale nie każdy ma zebrę, nie każdy ma duela, więc nie każdy może to robić. Natomiast dungeon z Serin akurat jest stosunkowo prosty. Na pewno jest banalny w porównaniu do poprzedniego dungeona, będziemy to pokazywać, będziemy o tym mówić. Był jeszcze wspomniany event świąteczny. Można było zdobyć świętego Mikołaja. Zaraz go pokażę. Pięknaż to jest jednostka po prostu. Tak wygląda święty Mikołaj. To co powiem... Coś niepokojącego jest. Znaczy, wiesz może co, to ta broda kędziora. Ja ogólnie jestem bardzo sceptycznie nastawiony do takiej stylistyki. To znaczy uważam, że... No ja rozumiem, jesteśmy w Europie i tak dalej. I święta, Boże Narodzenie, Mikołaj, wszystko super. Ale...
nie uśmiecha mi się używanie jednostki wyglądającej jak Święty Mikołaj w moim teamie Brave Frontierowym. No, dużo bardziej bym wolał, gdyby stworzyli jakąś ekskluzywną jednostkę, bo to jest jednostka ekskluzywna tylko dla wersji europejskiej, tak? Dużo bardziej bym wolał, gdyby stworzyli jakąś unikalną jednostkę, zupełnie nie w klimacie świąt i z okazji świąt ją udostępnili, ale jakąś taką fajną, pasującą klimatem do tej gry. No bo taki Święty Mikołaj to jest, nie wiem, może go pokażę, jak on wygląda w party. Pewnie się śmieją z Europejczyków, że taką mają unikalną jednostkę. Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o mechanikę, to ta postać jest bardzo fajna, bo moim zdaniem to tak na tym właśnie powinny polegać te unikalne jednostki. Gdzie ten Święty Mikołaj się schował? Czy ja go gdzieś tu mam? Skasowałeś go. Gdzie tam skasowałem? O, jest. Tak sobie śmiesznie tupie nóżką. To nie wiem, jest coś dziwnego ma ten artysta do tupania nóżką, bo Jack zdaje się, że też tak tupał nóżką. Nie wiem, możemy pokazać Jacka. Jack to jest, jak jeżeli ktoś się nie orientuje, poprzednia ekskluzywna jednostka, jak łatwo się domyślić z okazji Halloween. No akurat tylko przy ataku kopie nóżką, więc tak tupie. No Mikołaj ogólnie jest całkiem śmieszny. Nie ma jakichś kozackich statów. Staty ma dosyć przeciętne. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to jest jego leader skill. Jak się skończy przewijać, to zobaczycie dokładnie, jak on wygląda. To jest coś, co jest fajne, co nie jest przepakowane, natomiast jest użyteczne w pewnych określonych sytuacjach. I na tym właśnie moim zdaniem powinna polegać dobra jednostka eventowa. Zobaczcie, duży boost do drop rates przedmiotów. Teraz zmienili ten opis, on kiedyś wyglądał inaczej. Kiedyś to było 25% do drop rate'u itemów. I karmy. Nie wiem, czy to idzie też ze zmianą mechaniki. 25% to jest bardzo duży bonus. Dla porównania Zelnit, który jest jednostką oficjalną w wszystkich innych wersjach, które już go mają oczywiście, jest takim, nazwijmy to, królem farmienia. I on ten bonus do szansy na dropnięcie przedmiotów ma dużo mniejszy. Oczywiście coś takiego jak farmienie przedmiotów w tej grze nie jest jakoś specjalnie ważne. Rzadko kiedy farmimy te przedmioty. Być może będą jakieś eventy, które będą polegać na farmieniu przedmiotów. To by było fajne. Wtedy taka postać się będzie przydawała. No nie zmienia to jednak faktu, że ten Mikołaj, jak bardzo wieśniacko by nie wyglądał, jest to postać, która jest w czymś najlepsza. Nie jest to ważna rzecz, natomiast jest coś, co ten Mikołaj robi naprawdę dobrze i jest to rzecz, która usprawiedliwia jego istnienie w każdym teamie, także ja nie będę go sprzedawał. No, o ile Jack to był taki typowa postać bez sensu. No, ma zupełnie nieciekawy leader skill, zupełnie nieciekawy Brave Burst, staty przeciętne. No więc jest to klasyczny zapychacz, tak? Nic sobą nie reprezentuje, nic sobą nie wnosi. No to ten Mikołaj jest już całkiem fajnie zrobiony. Dodatkowo powiem, że całkiem fajnie był zrobiony ten sam dungeon, w którym się go zdobywało. Na końcu się walczyło z Grinchem, takim fajnym wielkim potworkiem. On był naprawdę fajnie zrobiony. Natomiast nie wiem, czy będzie można go zdobyć. Podczas tego wielkiego crashu, tak zwanego dwudniowego, zrobili z tego event. Znaczy zrobili jakby, niby jako nagrodę zrobili taki event, po tym jak już udało się podnieść, postawili na weekend 5, otworzyli wszystkie 5 dungeonów ze starterami, przepraszam, 6 i każdy kto zdobył, wyfarmił wtedy 6 starterów po jednym z każdego typu i zrobił screena tego i zamieścił w określonym wątku w forum, ten dostanie jakąś specjalną jednostkę. Jaka to jest jednostka? Do tej pory nie wiadomo. Do tej pory nie wiadomo. Się, no? Tak, udało mi się. Natomiast do tej pory nie wiadomo, co to jest za jednostka. Podejrzewam, że oni sami jeszcze nie wiedzą, co to jest za jednostka. Tak sobie rzucili na... Lepiej ich nie popychaj, bo... Ale no, krążą pogłoski, że to może być ten Grinch na zasadzie takiego ciemnego odpowiednika tego Mikołaja. Na przykład z bonusem do itemów i do złota zamiast do karmy. No. To by było ciekawe też, żeby chodzi o to, żeby nie dawać, wiesz, z eventów specjalnie przepakowanych jednostek. Jasne. Dobra. Tyle jeśli chodzi o święta, jeśli chodzi o te porażki. Przejdźmy teraz do tego, co dobre i co jest i z czego można się cieszyć, czyli Dungeon Serin. Jak nam się załaduje. Albo może wcześniej jeszcze trochę powiem o Serin. Już troszeczkę się pobawiłem i mam ze 2 egzemplarze. A nie, to nie, piękna to Serin. Nie jest ten grubas.
To jest serii w wersji trzygwiazdkowej. Ta postać oczywiście, tak jak wszystkie postaci z serii Maiden, ma 5 gwiazdek maksymalnie i prawdopodobnie nie dostanie nigdy 6 gwiazdek. Natomiast jest to bardzo, bardzo, bardzo dobra postać. Prawdopodobnie jest to najlepsza postać z tych, które możemy zdobyć za darmo. Nie licząc oczywiście zebry, to z tych takich eventowych postaci ta jest najbardziej przydatna. Z czego się bierze jej przydatność? Nie są to może staty, chociaż staty ma całkiem przyzwoite. To jest na 5 gwiazdkach wymaksowana ranga Lord. To jest, jak widzicie, 5400 HP-ków, czyli całkiem spoko. Atak nieco poniżej 1500, czyli taki, nazwijmy to, przeciętny, ale w tej strefie do zaakceptowania. Defense 1369 nie jest powalający, ale też jest wystarczający na większość kontentu. No i recovery na tyle wysokie, że spokojnie pozwala nam to uznać typ anima za najlepszy typ, ponieważ w typie anima, no, HP-ków mamy troszeczkę poniżej 6000, natomiast recovery pozostaje na poziomie tam 1200-1300, czyli dalej spokojnie wystarczające. No, możemy oczywiście postawić też na Breakera, który ma troszeczkę większy atak, ale osłabia nam już obronę do mniej więcej 1200. Guardian to już taki nie do końca trafiony typ. Chyba że chcecie jej używać do sparkowania głównie. Wtedy, jeżeli robicie Frontier Huntera i chcecie zrobić oparty o Serin tryb, znaczy team, który będzie sparkował, no to wtedy ten mniejszy atak może być zaletą, bo więcej możecie wysparkować z tego punktów. No i Oracle, klasycznie zupełnie bezsensowny typ. Bazowa wartość recovery wystarcza jej zdecydowanie. Nie ma potrzeby jeszcze poświęcać HP-ków, żeby mieć jej troszeczkę więcej. Natomiast to, czego tutaj nie widać, i to, co jest bardzo ważne, to jest jej hit count. Ona zwykłym atakiem, ja oczywiście cały czas mówię o pięciogwiazdkowej ewolucji, bo wiadomo, że te niższe mają troszeczkę mniejsze te parametry. Natomiast ta postać na pięciu gwiazdkach ma podstawowy hit count zwykłego ataku aż 13. Dodatkowo strzela z tego minigana, więc stoi w miejscu, więc na multidotykowych ekranach będzie nią bardzo łatwo sparkować, po prostu odpalając dwie postaci naraz. Nie liczy się droga do celu, więc automatycznie będzie wszystko sparkować. Natomiast jej Brave Burst zadaje obrażenia wszystkim celom i zadaje aż 16 obrażeń, znaczy 16 trafień. Tak duża ilość trafień powoduje to, że będzie to jedna z najlepszych postaci do generowania kryształów BB, a co za tym idzie, jest to świetny damage dealer dla teamów opartych o spam BB, czyli takich, którzy mają lidera zwiększającego ilość kryształów, jakie dostajemy, na przykład Felneus, na przykład AM, na przykład nowy, jak on się nazywa, taki dziwny. Jak ty masz? Hamusabi, Hamurabi? Hamurabi? Kagatsuchi, no mówiłem. Okay. No, na przykład Kagatsuchi, large boost in the BB gauge fill rate. I to sprawia, że w zasadzie odpalając wszystkie skille, znaczy wszystkich tych, przypuśćmy, że mamy skład, nie wiem, na przykład Falneus i... Gdzie jest ten mój Falneus? Aha, jest tutaj. Gdzieś powinien być. Mam nadzieję, że go nie sprzedałem. Jest. To jest oczywiście Malnaplis. No, Falneus to będzie sześciogwiazdkowa jego wersja. W momencie, kiedy ewentualnie je dostaniemy, powinien być w najbliższym update'cie. No, to on jest następny w kolejce do sześciogwiazdkowej ewolucji. Macie taki team, na przykład Malnaplis plus 4 razy Serin i w zasadzie co turę odpalacie wszystkie bebeki i samo to odpalenie powoduje, że automatycznie zapełniają wam się z dużą dozą prawdopodobieństwa od nowa wszystkie BB gauge'e, więc no można po prostu non-stop nawalać bebekami obszarowymi i to też jest bardzo mocny team. Malnaplis będzie, a później jego sześciogwiazdkowa wersja Falneus będzie najlepszym liderem do tego jeszcze przez długo, ponieważ nie dość, że ma ten podstawowy leader skill bazowy boost do ilości tych kryształów BB. Dodatkowo jeszcze jego Super Brave Burst daje dodatkowy bonus do tego wzrostu, więc on naprawdę później już w późniejszych fazach będą lepsi liderzy, ale przez długi okres to będzie najlepszy lider do BB spamu. Dobrze.
przejdźmy teraz do samego dungeona. Ponieważ troszkę się już nagadaliśmy. Tą ekipą chcesz grać? Nie. Ponieważ chciałem coś powiedzieć i zapomniałem. Aha, już wiem, co chciałem powiedzieć. Ze względu na to, jak działa i do czego będzie używana Serin, dobrze jest wyfarmić sobie więcej niż jedną. Ja się zastanawiam, czy wystarczą mi dwie, czy może nawet cztery. Podejrzewam, że wyfarmię sobie cztery, chociaż będę rozwijać dwie. Dwie będą tak w rezerwie. Zobaczmy. Przelecimy to może Critical Teamem, żeby nie było zbyt długo. Natomiast powiem wam, że to nie jest jakiś specjalnie trudny dungeon. Gdzie jest mój Critical Team? Dlaczego mi od razu przeskakuje? What the? O, jest. Dobrze. Zaczynamy. I lecimy na trzecim poziomie, gdzie jest największa szansa na dropnięcie. On kosztuje 35 energii. Na autobattle? Tak, ten początek na autobattle. Tutaj w zasadzie nie warto na nic specjalnie uważać, oprócz ewentualnie jednego zestawu przeciwników, ale to zaraz po tym powiemy. Ja już sobie w autobattle wyłączyłem nawet używanie bebeków, żeby było szybciej. No i żeby tym moim krytykalnym mógł zachować te bebeki na bossa. O ile Cayenne miała bardzo mocny atak obszarowy, to Serin ma nie dość, że dość słaby atak zwykły, to jeszcze jeżeli ma atak BB, to jest on na jeden cel i też nie robi jakichś kolosalnych obrażeń. No, jednostki ogniowe oczywiście mogą poczuć to delikatnie, ale nie jest to nic ani porównywalnego na przykład z mega przepakowanym tym skillem Dark Impact bodajże Liko. Na jeden cel, który potrafił przy dwóch atakach na przykład zdjąć od razu postać w jednej turze. Ani też nie jest to obszarowy skill Cayenne. Nie ma też chyba żadnych status efektów, przynajmniej nie zauważyłem. Ale też za długo z nią nie walczyłem, więc może troszeczkę damy jej okazję, żeby tutaj postrzelała do nas i zobaczymy, co ona potrafi, zanim ją zmieciemy z powierzchni ziemi. Aż tak szybko ją zmieciesz? No, z Critical Teamem w jednej turze spokojnie. Jak oczywiście dobrze się trafią krytyki, bo mój duel nie ma wymaksowanego bebeka. Zresztą no, Critical Team zawsze operuje na szansie na krytykę. Oczywiście ta szansa jest na tyle duża, że najczęściej w dwóch turach wszystko zmieciesz z powierzchni ziemi. Na przykład, natomiast no, statystycznie jest pewna niewielka szansa, że ten team będzie pójdzie mu bardzo słabo. No, jeżeli się jakiś super będziesz miał niefart i na Jasne. Przykład przez 5 tur żadnego krytyka nie trafisz, nawet z bonusem od duela. No tutaj masz jeszcze tą drugą zebrę, tak, od przyjaciela. Znaczy wiesz co, druga zebra tu nic nie wnosi. Druga zebra jest od tego, żeby jak już się trafi krytyk, ten damage był jeszcze większy. Bo one tylko zwiększają damage krytyczny, nie mają wpływu na zwykły damage. Tutaj za to, jak często będą padały krytyki, odpowiada mój duel. Tutaj oczywiście dobrze się sprawdzą teamy lightningowe. Dwa główne zagrożenia w tym dungeonie to są postaci wodne, czyli sama Serin i jeszcze Rikel w czwartej potyczce. Natomiast sama kompozycja tych trash mobów jest losowa. Możecie tu spotkać wszystkie elementy. Może z wyjątkiem czarnego. Nie jestem pewien, czy są tu jakieś czarne moby. Ale on tu nam troszeczkę krwi psuje trucizną. Ale spokojnie, bez healera wystarcza. Zaraz gangbang odrobicie. Dobra, tu chyba będzie już czwarta runda. Więc teraz użyjemy skillei. Tu jak widzicie mamy Riker, ona jest dosyć mocna, potrafi dziabnąć, natomiast też nie jest to nic jakoś specjalnie mocnego. Zdaje się, że ma status efekt weakness, który nam osłabia atak naszych jednostek. Być może warto dzięki temu, znaczy przez to zabrać ze sobą trochę toników, jeżeli już coś musicie zabierać na tą misję. Ale my sobie po prostu odpalimy nasze skille.
I wyślemy towarzystwo do domu. No, na przykład tutaj w tym wypadku chyba tylko jeden skill wszedł krytycznie, więc Rikel nam została. Dzięki temu możemy popatrzeć, jaki ona mniej więcej damage zadaje. Jak widać, nawet papierowa zebra nie zbiera jakichś tęgich batów. Podoba mi się określenie papierowa zebra. No zebra nie jest postacią, która ma dużo. Ona ma chyba poniżej 1000 defense nawet. To nie jest dużo. HP-ków zresztą też nie ma kolosalnie dużo, jak na wymaksowaną postać z piątego, pięciogwiazdkową, jeszcze z medulagemem, której daje 20% do wszystkiego. Ma niecałe 5000 HP-ków. Największy problem Critical Teamu to jest utrzymać zebry przy życiu tak naprawdę. Bo tamta druga zebra ma 5600. No bo to jest pewnie anima. A. Moja to jest Lord. Anima z kolei ma bardzo mały recovery, przez co trzeba dużo potów w nią ładować, żeby ją wyleczyć. Znaczy dużo, no więcej. Siódme poty. Tak. Czy ogólnie jakiś w miarę rozgarnięty team pięciogwiazdkowy, myślę, że spokojnie będzie łykał tą planszę. W razie czego zawsze jest drugi level, pierwszy level. Zachęcam do próbowania, bo no naprawdę, farmienie serin to jest moim zdaniem najmądrzejsza rzecz, jaką możecie robić w tym momencie w tej grze. No, to jest naprawdę dobra postać, szczególnie jeśli nie macie specjalnie zaawansowanego roostera, to jest bardzo, bardzo, bardzo godna uwagi postać. Tak samo Kayen. No, na Kayen jest już troszkę za późno. Jeśli nie macie, no to musicie poczekać, aż będzie po raz kolejny. Na pewno kiedyś jeszcze się pojawi. Tutaj jest taka ciekawostka, troszeczkę wersje takie Douglasa z różnymi unikalnymi imionami. To jest postać zielona, więc idąc teamem lightningowym można się troszeczkę przestraszyć, bo zielony jest mocny na lightning. Natomiast w praktyce oni nie zadają jakiegoś specjalnie szokującego damage'u. Nie są jak coś mocni, też w miarę szybko padają. Zobaczymy, co pięciu takich zrobi. O, takie łaskotanko troszeczkę. Może gdyby wszyscy się skupili na jednej postaci, ale raczej to jest niemożliwe. No widzicie, że to jest śmieszny damage. Ale żeby nie tracić czasu, zmiecimy ich z powierzchni ziemi. A dobra, już tylko mi zaatakuje. Chyba powinno wystarczyć. No, ktoś tam chyba przeżył jakieś niedobitki. No wiesz, całe trzy przeżyły. No ale to takie jednostrzałowce, wiesz. No i walka z Serin. O, bardzo fajny design, podoba mi się. Panna młoda z miniganem i jeszcze do tego żółte kaczuszki dodane. Wiesz, chyba najfajniej Kayen wygląda jednak z tą rakietnicą wielką. Gdzie te kaczuszki? No, rzeczywiście. Oprócz tego fajną ma też animację strzelania. Dobra, no nie będę odpalać duela, żeby nie zabić jej za szybko. Zobaczymy, co ona potrafi. Jak widzicie, nawet bez duela idzie całkiem nieźle. Chociaż ze dwa krytyki tam wpadły. No i sieka. Jak widzicie, zwykłe ataki nie zabierają zbyt dużo. Chyba się okaże, że ją zabije prędzej nawet bez duela, niż ona coś zrobi sensownego. Chcę poczekać, aż zrobi ten swój atak BB. By zobaczyć mniej więcej, jaka jest różnica. O, widzicie, no jest trochę większy, tak? I powoduje też to osłabienie. Natomiast, no, nie, dupy nie urywa. Nie, no. Zupełnie nie urywa. Czy dobra, no to ustalmy coś. To jest wymaksowana Sefia, tak? Więc to nie jest jakieś popychadło. No, co nie zmienia faktu, że nie jest to damage porównywalny, na przykład, tak jak mówiłem wcześniej, z inną postacią z serii Maiden, która miała single target attack, czyli z Liko, która potrafiła naprawdę udziabać
Bardzo mocno. O, no i gdyby tak dwa razy, trzy razy walnęła w zebrę, to zebra mogłaby paść. Dobra, kończymy ten nierówny pojedynek. Przestań się pastwić nad... I ja sobie Sarin. Życzę... Serin, życzę sobie Breakera. Bo anime już mam, to może Breaker teraz. To myślę, że ci wypadnie. No proste. Magia, wiesz, wizji. I hopsa, nie wypadło nic. No cóż, to było do przewidzenia. Jakoś w dwóch pierwszych podejściach od razu mi dwie wypadły, a potem długo, długo nic. Dobrze, słuchajcie, także to by było na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, jak zwykle zapraszamy do komentarzy. Jak widać, mamy jeszcze 11 dni, chociaż pewnie w momencie publikacji tego filmiku to będzie już około 10 dni. Ale zachęcamy do próbowania. Jeśli potrzebujecie, nie wiem, jakiejś porady związanej z grą, też zapraszamy do komentarzy, postaramy się pomóc. A tymczasem będziemy już kończyć. Do usłyszenia. Dzięki. Do zobaczenia.